Sport w Republice. Rafał Kacprzak, dobry wieczór Państwu. Raków Częstochowa przełamuje klątwę Karabachu Agdam. Mistrzowie Polski zanotowali zwycięski remis 1-1 i awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ponadto medaliki mają już zapewnioną grę co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. Pierwsze 30 minut było całkiem niezłe w wykonaniu Rakowa. Mistrzowie Polski grali uważnie w defensywie i szukali szans po szybkich kontrach oraz sporadycznych skokach pressingowych. Najlepszą okazję bramkową miał John Yeboah. Niemiec dostał znakomite podanie z głębi pola i po chwili był już sam na sam z bramkarzem. Niestety powrotem w stylu Grzegorza Krychowiaka z najlepszych lat popisał się Medina. Z upływem czasu Raków zaczął mieć spore kłopoty przy wyprowadzaniu piłki. Na tym skorzystali gospodarze, którzy przejęli pełną kontrolę nad spotkaniem, a do gwizdka sędziego gol cały czas wisiał w powietrzu. Po przerwie gra się otworzyła. Raków odzyskał siły i znów był w stanie zmontować kilka ciekawych akcji, choć swoje momenty mieli również gospodarze. To właśnie podczas jednego z takich okresów przewagi Karabachu kontrę wyprowadzili gracze mistrza Polski. Piłka trafiła do Tudora, który po kapitalnym dryblingu oddał fantastyczny strzał w samo okno bramki Mahama Talijewa. Piłkarze trenera Gurbanowa rzucili się więc do odrabiania strat i nie musieli długo czekać, aby dopiąć swego. Po 8 minutach wyrównał bowiem Cicza, który popisał się precyzyjnym wolejem. Karabach poczuł krew i przycisnął jeszcze mocniej. Ostatecznie jednak albo brakowało skuteczności, albo znakomitą grą obronną popisywał się Raków. W efekcie mistrzowie Polski dowieźli korzystny remis i tym samym zagwarantowali sobie historyczny sukces, jakim jest kwalifikacja do fazy grupowej któregoś z europejskich pucharów. Spotykają się tak dwie równorzędne drużyny, decydują często detale, decydują często bardzo małe rzeczy i nie chciałbym teraz o nich mówić, bo musielibyśmy zrobić z tego bardzo długą rozmowę, co wpłynęło na to, że finalnie to my awansowaliśmy dalej. No i my dzisiaj dzięki zawodnikom mieliśmy ten błysk w postaci Frana Tudora, który zapewnił nam awans. W następnej rundzie Raków podejmie świeżo upieczonego mistrza Cypru Aris Limassol. Ekipa, dla której bramki zdobywa Mariusz Stępiński, w swoim dwumeczu rozgromiła Batę Borysów aż 11-5. Pierwszy mecz w Częstochowie czeka nas już 8 sierpnia. Rewanż na Cyprze odbędzie się tydzień później. Dziś natomiast do gry o Ligę Konferencji wkroczyli pozostali przedstawiciele Ekstraklasy. Lech Poznań i Pogoń Szczecin rozpoczęły już zmagania o awans do trzeciej rundy. Swój mecz za nieco ponad 2 godziny rozegra z kolei Legia Warszawa. Legia ma za sobą niezwykle trudny wyjazd do Kazachstanu. Tydzień temu wicemistrzowie Polski wrócili z dalekiej podróży i nie chodzi tu o powrót do kraju, a wydarzenia na boisku. Mimo optycznej przewagi wojskowi w 48 minucie przegrywali już 0-2. Reakcja na taki obrót spraw była jednak znakomita. Po chwili kontaktową bramkę zdobył Tomasz Pekhardt, a w końcówce wyrównał drugi z napastników Blaż Kramer. Tak naprawdę Legia powinna jeszcze dobić rywali, ale ostatecznie zabrakło jej skuteczności. Tej jednak nie może zabraknąć dziś przy Łazienkowskiej 3. Od stołecznej ekipy oczekuje się bowiem o wiele bardziej poukładanej gry i pewnego zwycięstwa z liderem Ligi Kazachskiej. Tylko taki rezultat zagwarantuje Legii spokojny awans do trzeciej rundy eliminacji. W razie takiego scenariusza następnym rywalem wojskowych będzie zwycięzca meczu pomiędzy Boracem Banja Luka a Austrią Wiedeń. Przed rewanżem w Bośni w dwumeczu jednobramkową zaliczkę posiada Austria. Niecałą godzinę temu natomiast do gry wkroczyły Lech i Pogoń. Biorąc pod uwagę odpowiednio 2- i 3- bramkowe zaliczki polskich drużyn, ich awans do kolejnej rundy musi być obowiązkiem. A we wspomnianych spotkaniach do przerwy Lech prowadzi z Żalgirisem Kowno 1-0, podczas gdy Pogoń przegrywa z Linfield 0-1. Więcej o poczynieniach naszych klubów w jutrzejszym wydaniu informacji sportowych. Zmieniamy temat. Polskie siatkarki z przekonującym zwycięstwem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Biało-czerwone w towarzyskim starciu poradziły sobie z Turczynkami, pokonując je 3-1. Mecz w Krośnie był pierwszym z 3 sparingów z reprezentacją Turcji. Polki zakończyły go pewnym zwycięstwem 3-1, choć gdyby było to spotkanie o stawkę, nasze siatkarki nie straciłyby ani jednego seta. To efekt dodatkowej partii, na którą umówili się obaj szkoleniowcy. Wcześniej biało-czerwone nie pozwoliły bowiem na wykonanie pełnej jednostki treningowej, zwyciężając kolejno do 20, 23 i do 16. Solidna gra w praktycznie każdym elemencie dobrze wróży przed nadchodzącymi mistrzostwami Starego Kontynentu. Polki rozpoczną zmagania od meczu ze Słowenią, który odbędzie się już 18 sierpnia. Na przestrzeni kolejnych 6 dni biało-czerwone rozegrają jeszcze 4 spotkania w fazie grupowej. Ich rywalkami będą reprezentacje Węgier, Serbii, Belgii oraz Ukrainy.
Po dobrych startach w rajdzie Estonii na Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka czeka kolejne wyzwanie. Polska załoga Orlen Team przenosi się do Skandynawii, gdzie powalczy o jak najlepszy wynik w klasyku, jakim jest rajd Finlandii. Trasy rajdu Finlandii to wydaje mi się, że jest taki najwyższy poziom szybkich tras szutrowych. Są trudniejsze niż trasy w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Estonii ze względu na bardzo dużą ilość szczytów i tego, że zakręty przechodzą w siebie, a bardzo często muszę prowadzić samochód, który jest albo odciążony, albo dodatkowo dociążony. Sporo nowych tras, ale jestem gotowy na to wyzwanie. Cieszę się, że jesteśmy w dobrej formie po rajdzie Estonii. Jestem dobrej myśli. Trzymajcie kciuki za nasz start. Pierwszy etap rozpoczął się o godzinie 18 czasu polskiego. Jutro zawodnicy powalczą na 9 odcinkach specjalnych. W sobotę odhaczą kolejne 8. Natomiast w niedzielę zmierzą się na finałowych 4 próbach. Rajd Finlandii jest najszybszym rajdem w całym kalendarzu Mistrzostw Świata serii WRC. Tyler Fritz i Gael Monfils w następnej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Rozstawiony z jedynką Amerykanin odniósł gładkie zwycięstwo w meczu ze swoim rodakiem Zacharym Swajdą 6-3, 6-3. Tym samym Fritz powalczy o ćwierćfinał z ikoną brytyjskiego tenisa Andy Murrayem. Tymczasem Monfils uzyskał promocję po wygranej nad Aleksandrem Bublikiem. Zarówno Francuz, jak i Kazach są uważani za jednych z najbardziej efektownie grających tenisistów całego turu. Niestety tym razem emocji było jak na lekarstwo. To efekt słabszej formy Bublika, który nie był w stanie przeciwstawić się solidnemu Francuzowi. Tym samym Monfils o ćwierćfinał turnieju zagra z Talonem Grigsporem, który pewnie ograł Liama Brady'ego. Na dziś to wszystko. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.